Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów zgromadzonych na sali, wszystkich widzów przed ekranami komputerów. Spotykamy się w piątym dniu Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius. Otwieramy piąty dzień festiwalu. Otwieramy dzień rozmową, drugą już rozmową na temat kanonu. Dwa dni temu miała miejsce rozmowa o poetach i ich ujęciu kanonu. My będziemy rozmawiać z redaktorkami czasopism i będziemy reprezentować spojrzenie na kanon z perspektywy młodoliterackich pism głównie internetowych. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościniom za przyjazd. Przedstawię oczywiście szybciutko gości. Po mojej lewej stronie pani Joanna Łępicka, która reprezentuje krakowskie czasopismo Stoner Polski. Po mojej prawej stronie pani Barbara Rojek, która reprezentuje warszawskie czasopismo Mały Format. I między moimi szanownymi współkolegami i współkoleżanką redakcyjną pani Zuzanna Sala, która reprezentuje również krakowskie czasopismo Content. Zacne. A spotkanie to poprowadzimy w składzie redakcyjnym czasopisma magazyn literacki Zakład, wrocławskiego czasopisma, pan Kamil Kawalec, pani Agnieszka Wolny-Hamkało i ja, Jakub Skurtys. Bardzo mi miło. Myślę, że możemy zacząć to spotkanie. Po nas też jest bardzo zaszczytne spotkanie z Tomasem Węclową, na które zapraszamy. Spotkanie, powiedziałbym, kanoniczne. Więc my tu sobie o kanonach i o kampowaniu, a potem taki prawdziwy kanon wejdzie za mniej więcej półtorej godziny. Wytłumaczę się z tytułu opacznie. Kampowanie kanonów. Nie będziemy mówić ani co mamy na myśli przez kampowanie, ani co rozumiemy przez kanony. Natomiast w stosunku do tej poprzedniej silesiusowej bardzo poważnej rozmowy o kanonach, nasza będzie troszeczkę mniej poważna, mam wrażenie. Kiedy poproszono nas jako czasopismo, jako redakcję o przeprowadzenie takiej rozmowy, zgodziliśmy się, ale z taką świadomością, że temat kanonu to nie jest najprzyjemniejszy temat, to jest troszeczkę niewygodny temat, dyskutowany na bardzo wielu festiwalach od dawna i właściwie troszeczkę również taki zapychacz festiwalowy. Próbowaliśmy wymyślić jakieś ogranie tej kwestii. Powiedziałbym, że to jest taki gorący kartofel, którym się różne festiwale i różne środowiska krytyczne przerzucają, ale żeby było bardziej elegancko, to powiem, że to jest takie pire z masełkiem. Także to pire z masełkiem postaramy się sobie jakoś rozegrać, może troszeczkę rozmontować, osłabić, skampować również, tak, jeżeli się da. No to co, zaczynamy dyskusję i oddaję głos koleżance Agnieszce na początek. Dzień dobry, dziękuję kolego Jakubie za to wspaniałe, wyczerpujące przedstawienie naszych gości. I zacznę od pytania, które w ogóle nie jest kampowe, ale które wydaje mi się, że wypada zacząć zadać na początek. Chciałam was zapytać, drogie redaktorki, czy kamp i też państwa właściwie, czy kamp w ogóle jako słowo, pojęcie, wyrażenie, nie kamp, przepraszam, tylko kanon, nie jest pojęciem stricte irytującym? Czy to nie jest lekcja, którą ktoś chce nam dać? Pouczenie, paternalistyczne, my ci teraz powiemy, co teraz jest dobre. Czy to samo słowo jako produkt negocjacji na górze nie wymaga z zasady natychmiastowej dekonstrukcji? Czy nie jest coś, co denerwuje, co budzi właściwie natychmiastowy bunt, negatywne emocje? Bo tak mi się wydaje, że kanon jest właśnie takim gorącym kantoflem, ale właściwie czymś zaczepnym, na co chce się odpowiedzieć agresją. Co wy na to? Może zacznę od Zuzy, bo jest po prawej mojej stronie, blisko. Nie wiem, bo to chyba jest miecz obosieczny. To znaczy, wydaje mi się, że kanon działa być może na obcujących z tą kategorią w taki sposób, jak mówisz, ale kanon działa też na obecnych w kanonie w sposób z gruntu petryfikujący, w związku z czym
Mam przekonanie, że my w ostatnich dyskusjach, jeśli tylko rozmawiamy o kanonie, to w gruncie rzeczy zawsze rozmawiamy o nim tak partyzancko i podkopowo i od spodu. I za każdym razem, jak pojawia się kategoria kanonu, to mówimy o rozbrajaniu kanonu, albo o pluralizowaniu kanonu, albo o zbijaniu, budowaniu alternatywnych, weryfikowaniu, podejrzliwości wobec kanonu i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie jest takie, czy my dzisiaj, Anno Domini 2023, naprawdę możemy irytować się kanonem albo burzyć się przeciwko kanonowi, no bo co to w ogóle znaczy? Ja wiem, że nie chcieliście o tym rozmawiać, nie? Ale co to w ogóle znaczy, że jest kanon, nie? To znaczy, do czego my się odwołujemy albo co nas ma nas tak w gruncie rzeczy denerwować? Czy lista lektur szkolnych? Czy, no nie wiem, może podejrzliwość budzą tu od drugiej strony takie gesty kanonizujące, które idą od dołu, nie? To znaczy można się zastanawiać nad pozycją kanonizowanego w młodoliterackich środowiskach Szalamuna na przykład, nie? To znaczy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób te gesty kanonizacyjne powinny lub nie powinny być poddawane rozbrajaniu czy podejrzliwości i w takim kluczu może jakoś no, budzić irytację, ale to jest na tyle jakaś rozbrojona już w punkcie wyjścia dyskusja, że nie wiem, czy cały czas mamy te odruchy rozbrajania, nie? No właśnie, bo dyskusja, która się tu odbyła przedwczoraj, była nie tylko poważna, ale ekscytująca. Okazało się, że wszyscy do niej podeszli poważnie, że to jest jednak działanie silnie przemocowe nadal, chociażby w związku z edukacją, z tym, że jakby my mamy narzędzia do dekonstrukcji kanonu i do bronienia się przed kanonem, ale uczniowie już niekoniecznie, dzieci już niekoniecznie. Jakby ten kanon w punktach, w bardzo wczesnym momencie działa jako socjalizacja po prostu. Stąd wydaje mi się, że to jest nadal jednak mimo wszystko zasadne. Ale ty powiedziałaś, że Szalamun jest kanonizowany, ale właściwie co to znaczy? Czy każdy patron jakiegoś danego środowiska, bo nie wiem ilu tu z Państwa czyta Szalamuna, ale gdybyśmy wyszli poza tę salę, to już nikt, prawda? Prawdopodobnie w mieście. Albo mała ilość osób. Więc czy to jest kanonizowany Szalamun? No, kanonizowany w ten sposób, że są bardzo silne odruchy nie tylko budowania wspólnot w obrębie inspiracji estetycznych i wspólnych fascynacji estetycznych, które idą za konkretną postacią konkretnego autorytetu poetyckiego, ale też w takim kluczu, że są bardzo silne emocjonalnie dyskusje, nie? To znaczy, że bardzo trudno jest wejść na taki poziom szczegółowego i chłodnego zastanawiania się nad dziedzictwem w momencie, w którym mamy do czynienia z ogromną siłą emocjonalnych odruchów w tej dyskusji. Więc to w tym sensie są odruchy kanonizujące. Tak, ale to dlatego, czy te silne odruchy są naturalne, bo jeżeli wybierasz sobie patrona, to się z nim utożsamiasz, prawda? To tak jak siedzi prozaik z poetą i zastanawiają się, która z form jest lepsza, prawda? I jakby wiadomo, jaki będzie wynik. Dobrze, to może właściwie teraz jest moment, żeby zapytać, przepraszam, że zostawię głos i zadam jeszcze jedno pytanie, ale ono właściwie jest wywołane tutaj przez naszą krótką rozmowę z Zuzą. Jakie wy jako środowiska, redakcje promujecie kanony? Czy czujecie, że wydając serie poetyckie, zapraszając ludzi na wasze spotkania, zamawiając recenzje z konkretnych tomów u konkretnych ludzi, próbujecie wykreować taki kanon? Ja nie chcę, żeby to brzmiało negatywnie, bo skoro się zgodziliśmy, że kanon jest słowem, jest tym gorącym kartoflem, to teraz wszyscy powinniście powiedzieć, nie, my nie tworzymy żadnego kanonu. Więc może powinnam inaczej zapytać, ten kanon gdzieś tam niech będzie jako takie widmo, ale niech to będzie na przykład dowartościowywanie pewnych estetyk, dowartościowywanie pewnych autorów. To chciałabym, żebyście o tym opowiedziały, jeśli możecie. Mogę ja jeszcze, pani Agnieszko, podbić to poprzednie pytanie, bo właściwie pani Zuzanna powiedziała, że to nie jest irytujące pojęcie, tak? Tylko takie pojęcie, które już zdekonstruowaliśmy tyle razy. To od razu wtedy do was również takie pytanie, czy ten kanon nudzi, nie jako kanon konkretny, tylko kanon jako pojęcie. Może właśnie nie irytuje, tylko powoduje niesmak, albo znudzenie, albo jakiś inny rodzaj niechęci, nawet do dyskutowania o tym.
Ja może powiem, że mnie się wydaje, że to jest faktycznie pojęcie gdzieś tam skompromitowane. I jakkolwiek, jak tutaj siedzimy, możemy sobie udawać, że ten kanon nas gdzieś tam nie obowiązuje, ale jednak wydaje mi się, że choćby od strony uniwersyteckości, to kiedy mówimy o jakichś zjawiskach bardzo nowych albo bardzo awangardowych i nowych, to jednak wciąż wrzucone jest to do szuflady i wydaje mi się, że choćby studiując taką komparatystykę, zderzamy się coraz to z kolejnymi kanonami, dochodzimy do konstatacji, że bardzo trudno jest uznać jeden kanon, ale wciąż z tych wszystkich obowiązujących na przykład można dostrzec, że są za mało queerowe. Więc wydaje mi się, że jakiś problem w tym faktycznie jest. Natomiast bardziej niż o samych kanonach, wolałabym używać czegoś, czym byłby jakiś uzus literacki. I to jak de facto faktycznie można się wyrażać obecnie pisząc. Więc no właśnie, nikt nie chce robić tego kanonu, tak? Jest to gdzieś tam pozostawiający niesmak, wydaje mi się. Ale no, trzeba by chyba spytać, myślę, że ta wczorajsza dyskusja pełna poetów może byłaby lepsza do odpowiedzi na to pytanie. Też jesteś poetką, a czy może jeśli masz mikrofon, to może odpowiedziałabyś także na to pytanie, które przed redaktorem z Kurtysem zadałam. Czyli? Ten nieszczęsny szalamun, który... Nie nieszczęsny szalamun. Akurat połączyłem środowisko Stonera z szalamunem, ale może w takim razie, inny poeta stonerowy Jakubie łączy się ze środowiskiem Stonera polskiego. Myślę, że nie ma w ogóle ucieczki od tego, żeby mieć jakichś patronów. I czy to jest ruch, który im szkodzi? Nie wydaje mi się. Czy to jest pytanie o waszą, czy to jest odpowiedź w związku z pytaniem o waszą linię redakcyjną, do wartościowywania konkretnych estetyk i twórców? Trochę tak, bo trochę tak, trochę nie. Oczywiście, że jakby zamawiając gdzieś tam teksty, myślę, że staramy się przełamywać ten coś, co gdzieś tam każdy ma wyobrażone, czyli ten kanon, który właśnie może mówi za mało eksperymentalnie, może mówi za mało środowiskami wykluczonymi i wydaje mi się, że właśnie nasza próba, powiedzmy, zamawiania tekstów, które są nawet w samej swojej formie gdzieś tam na pograniczu różnych zjawisk, na pograniczu choćby wizualności albo właśnie opowiadają jakieś choćby właśnie tych queerowych zjawiskach, o których wspomniałam. No ale właśnie to jest trochę kwestia gustu. I no, Stoner Polski tutaj jest bardzo takim jasnym przykładem, no bo już sama nazwa jest kampowa. I no, chyba to jest bardzo dobre miejsce na publikowanie treści, które gdzieś tam mogłyby się nie zmieścić w inne kanony. Więc no, Stoner Polski jest bardzo dobrym przykładem właśnie takiego wychodzenia, no szczerze mówiąc, poza kanon albo wręcz trochę kopania po nim. No. Jednocześnie wpadacie w drugi kanon i budujecie kanon stonerowski. Bo tak zastanawiam się teraz nad Matim Górniakiem, który przez moment był ostrą alternatywą i jest redaktorem Stonera bardzo ważnym i wszyscy go czytamy i lubimy. I bywa u nas we Wrocławiu, a niedługo przyjeżdża tutaj do teatru i będzie tutaj przez kilka miesięcy pracował. Ale już teraz wszyscy czytają Górniaka. Już Górniak jest najbardziej gorącym nazwiskiem polskiego internetu. I teraz kartoflem. A co powiedziałam? Ziemniakiem? Nie, że jest najbardziej gorącym kartoflem, mogłem kartoflem powiedzieć. Nie, specjalnie nie powiedziałam, że jest kartoflem. Jakieś uwikłanie jest w tym, prawda, że budując alternatywne rozpoznania, alternatywne wartościowania, alternatywne wartości właśnie, popada się od razu, albo ma się groźbę popadania w jakiś drugi kanon. Można powiedzieć, że jeśli istnieje alternatywny kanon, to Mati jest teraz absolutnie na jego szczycie. No nie wiem, czy ja mogę teraz się włączyć w to? No bo, nie, no bo po prostu zastanawiam się jakby, gdzie powinniśmy wyznaczyć sobie te granice między budowaniem kanonu i w ogóle jakby, no wiem, że nie chcemy definiować jakby czym jest dla nas budowanie kanonu, natomiast może z jednej strony powinniśmy to, nie wiem, jakoś trochę odtabuizować, bo z jednej strony się zgadzam z tym, co Zuza mówiła o szalamunie i wydaje mi się, że no właśnie dużo ciekawsza jest ta dyskusja na takim poziomie jakby, kiedy gesty wywrotowe przyczyniają się do
jakby mimowolnego kanonizowania, że tak jakby może w tym, tak jak wczoraj na tej dyskusji z poetami padło pojęcie antykanonu, to może właśnie kiedy ten antykanon zaczyna kanonizować mimowolnie. Natomiast, no nie wiem, tak jeśli chodzi o przypadek na przykład Mateusza Górniaka, no to może to wystarczy jakby tłumaczyć jakąś po prostu potrzebą pewnej wspólnotowości, bardzo małej wspólnoty, jaką jest współczesne środowisko literackie. I tak jakby w tym wypadku może jest to taka namiastka kanonu, która jest jakaś taka też społecznie dyskusjotwórczo potrzebna w jakiś sposób. Natomiast ja nie wiem, czy jestem przekonana w 100% do mojej tezy, ale wydaje mi się, że takie jeżenie się na wszelkie jakieś takie właśnie dystynkcje, czy jakieś takie kanonizowanie w znaczeniu upowszechnienia czytania przez wszystkich jest trochę zbędne, bo to przecież nie ma wyłącznie złych konsekwencji ostatecznie. Nie ma złych konsekwencji, wręcz przeciwnie, jest takim nowym budowaniem kanonu w takim klasycznym rozumieniu wspólnego rdzenia, to znaczy bardzo ważnym elementem komunikacji w ogóle w życiu literackim, w momencie, w którym wiemy, co jest mówione i jesteśmy w stanie się ze sobą komunikować tylko wtedy, jeżeli mamy jakąś podstawową wspólną bazę i w tym sensie kanon jest jakoś tam ważnym, niedefiniowanym do końca, ale ważnym podłożem dalszych rozmów. Absolutnie tak. Tak też wydaje mi się, że ta funkcja komunikacyjna jest bardzo ważna, ale czy nie jest tak, że wejście w kanon jest równoznaczne z urynkowieniem, bo jakby to, co staje się kanoniczne, staje się podstawą komunikacji, staje się takim polem, do którego się wszyscy odwołujemy, zostaje skradzione. No, ale co masz na myśli, mówiąc urynkowienie? Bo czy chodzi o to, że po prostu jeżeli więcej osób czyta danego poetę, poetkę, pisarza, to znaczy, że jest trochę statystycznie częściej głupio czytany? No tak, ale czy to już znaczy urynkowienie? Nie, mam na myśli dosłowne urynkowienie. To znaczy wejście na poziom kolorowych czasopism, portali internetowych, uwikłanie się w procesy rynku po prostu. Jakby wykreowanie produktu i wejście jako produkt w obieg rynkowy. To mam na myśli, mówiąc, i widzieliśmy kilku artystów, nie chcę powiedzieć poetów, którzy zostali w taki sposób ukradzeni nam. Zastanawiam się, czy to jest jakieś zagrożenie, czy jak sobie poradzić w ogóle z tym wejściem do mainstreamu i tym poczuciem utraty? Ciężko wyobrazić mi sobie sytuację, w której dzieje się to jakoś nieświadomie. Nie, no ja bym też powiedziała, że no te przypadki, o których my dyskutujemy, to jest to w nich, jakby byłoby to wyjątkowo trudne, gdyby to się tak stało, ponieważ to są jakby dzieła oporne bardzo. Ale też nawet jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, to niekoniecznie to w jakikolwiek sposób krzywdzi to dzieło, jeśli ono jest w 100% jakby no jest autonomiczną, spójną, skomplikowaną w sobie całością, no to proszę bardzo, niech ono wchodzi do tych kolorowych czasopism, tak jak Zuza mówiła, sprawi to, że być może będzie przez jakąś część głupiej czytane, natomiast ono samo pozostaje jakby wolne od tego właściwie. No plus to, o czym mówiłaś, te mechanizmy rynkowe, o których mówiłaś, zasysają głównie postać autora. To znaczy on w takim sensie robi się coraz bardziej umarkowiony i jako postać trochę funkcjonuje jak towar, natomiast nie zmienia to faktu, że jego dzieła mogą być same w sobie bardziej lub mniej utowarowione i to zależy tylko od samej struktury dzieła, niekoniecznie od tego, czy autor znalazł się właśnie na platformie Empik Go albo czy wywiad z nim jest w wysokich obcasach. Nie mam nic przeciwko wywiadowi z Mateuszem Górniakiem w Vogue Polska. Myślę, że to byłoby bardzo śmieszne. Ja też nie mam nic przeciwko temu. I Vogue nie ma nic. Vogue na razie ma pewnie coś przeciwko temu. Natomiast uważam, że jest
taki rodzaj podatności, bo my teraz przeszliśmy jakby od materialności języka czy tekstu w stronę socjologiczną i myślę, że jest taki potencjał i taka podatność wśród autorów i myślę, że jest zagrożenie dla ich pisania. Serio tak uważam. Być może to jest związane po prostu z czasem, którego nagle zaczyna brakować. Czy są dzieła, które się temu nie poddają w ogóle? I byłby kimś takim Sosnowski ze swoim pisaniem, prawda? Jakby powinien być maksymalnie urynkowiony w tej chwili. W tym sensie, że naprawdę wszyscy powinni czytać Sosnowskiego, to się nigdy nie wydarzyło. Sosnowski jest kanoniczny? Jeśli mogę, to wtrącę się z rzeczą jeszcze krok do tyłu, bo zastanawiając się nad tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, próbowałam sobie przypominać rozmaite teksty, konteksty, sięgać do różnych źródeł i do pociągu do Wrocławia zabrałam sobie książkę Uniłowskiego, Kup pan książkę. I tam przypomniałam sobie taki tekst, w którym on analizował Dunin Wąsowicza i Lampę. I mówił o tym, że autorzy związani z Lampą właśnie w taki trochę kampowo-ironiczny sposób bardzo chętnie przyjmują te pozy gwiazdy, te pozy celebryckie, które w gruncie rzeczy są nieszkodliwe i ciekawe, ale że no, jest tam podejrzenie, że gdyby tylko otworzyła się futka do mainstreamu, to bardzo łatwo można byłoby uchylić ten nawias ironiczny i po prostu być celebrytą, to znaczy wejść do tego głównego obiegu w taki sposób, jak się pozowało na celebryctwo w Lampie, tylko już bez pozowania. I wydaje mi się to bardzo jakby zbieżne z twoimi intuicjami, ale z drugiej strony myślę sobie, że to też dotyczy postaci autora przede wszystkim, nie? I to jest to rozróżnienie, bo wydaje mi się, że można funkcjonować celebrycko i cały czas pisać perfekcyjnie dobre, ciekawe literacko książki. Mamy takie przykłady. I że to są trochę różne obiegi, trochę różne problemy. Tylko, bo absolutnie się z tobą zgadzam, bardzo mi zależało na tym cudzysłowiu, który mieliśmy też w naszych opracowaniach tego tematu, ale bardzo, jakby jeszcze wracając do definicji kampu, która nie padła i nie padnie, jedną z tych cech dystynktywnych i bardzo ważnych, o których często się przy kampie zapomina, jest ta kategoria not terribly good, ułożona przez Marka Buta, który był takim najbardziej opozycyjnym badaczem w stosunku do Susan Sontag, prawda? On uważał, że kamp właśnie jest w tym polu socjologicznym, że to jest ryzykowna praktyka, marginalna i tak dalej. I ona ma, przede wszystkim są koszty kampowania. Jednym z tych kosztów jest marginalność cały czas. To znaczy kamp jest na tyle zepsuty, na tyle jakby niejednoznaczny, nieczytelny i przede wszystkim zawstydzający, jako cringe, jako stała niepewność co do, może nie co do intencji, ale stała niepewność co do jakości tego, wartości, prawda? Na tym polega to ryzyko. I to się przydarzyło na przykład Gniazdku Dudków niegdyś, prawda? I w Polsce też, których nikt nie chciał kiedyś publikować w literaturze na świecie, bo wszyscy uznali, że to jest jakieś gówno Ashberego i Skylera, prawda? I dlatego prawdopodobnie Górniak jest rzeczywiście kampowym pisarzem, który przez to, że jakby jego tekst tworzy bariery związane z dystynkcją, naszym postrzeganiem tego, co jest dobre, a co złe i wartościami. Nie ze względu na trudność tekstu, prawda? Tylko właśnie na to, czy to jest dalej w porządku jako tekst, czy to jest wartościowe. W tym kulturoznawczym, pietraszkowym, zasadniczym, starym znaczeniu. Ja się chyba nie zgodzę z tym, że Górniak jest kampowy. Znaczy to chyba jest ta podstawowa różnica, nie? To znaczy wydaje mi się, że te teksty, że nie wiem co by miało być, nie wiem, że nie chcemy teraz rozmawiać o Górniaku jako takim, tylko że jakby to ryzyko, o którym mówisz, ono dotyczy samych tekstów, prawda? Samego jakby aktu artystycznego, czy to ma być performance, czy to ma być tekst, czy to ma być dzieło jakieś materialne. Natomiast chyba, znaczy nie jestem pewna, czy książki Górniaka są kampowe. Mnie się wydaje, że są. I Trash Story, a może nawet bardziej ta książka, która opowiada miłosną historię gejowską, dwie krótkie powieści ruchu, tam ona jest też queerowa i wydaje mi się, że jest nawet bliska Witkowskiemu, gdzie niegdzie trochę, no dobrze, rzeczywiście zaraz jak wejdziemy w Górniaka i zaczniemy się zastanawiać, czy jest kampowy, czy nie i dlaczego jest lub nie, to posiedzimy do rana.
Myślę, że musimy przechwycić troszeczkę, Agnieszko, twój tok i odbić jeszcze w inną stronę. Na pewno będziemy chcieli zapytać was o te oddolne gesty jakby tworzenia jakby, no nie kanonów, tak, ale pewnych rdzeniowych wspólnot i w związku z tym wysuwania się na prowadzenie jakichś autorów albo jakichś patronów, ale najpierw ja bym chciał jeszcze tak uderzyć, jeśli mogę, naukowo, mianowicie chyba wszyscy, mamy tutaj czworo filologów chyba i dwoje kulturoznawców, jeśli dobrze liczę. Był taki bardzo znany, głośny tekst krytyczno-literacki pana Piotra Śliwińskiego, profesora, który być może czytałyście, kanon, hipoteza konieczna, on tam formułował coś takiego. I ja się w związku z tym zastanawiam, tam było dużo oczywiście różnych mądrych rozgraniczeń i wyjaśnień, natomiast zastanawiam się w takim razie, czy my w ogóle możemy żyć bez kanonu, albo czy istnieje życie po kanonie, skoro my już go zdekonstruowaliśmy, znudził nas, nie lubimy, ale i tak cały czas o nim rozmawiamy. I czy wyobrażacie sobie takich hipotetycznych czytelników, dla których jakaś hipoteza kanonu, czy jakieś widmo kanonu w ogóle nie istnieje i nie jest do niczego potrzebne? Bo na przykład literaturoznawcy uwielbiają psioczyć na kanon, nie? Poeci uwielbiają robić takie gesty buntujące się wobec kanonu i mówienia, my mamy swoich, albo coś takiego, tak? Macie swoich poetów jako hasło marketingowe. Czy rzeczywiście istnieje taki podmiot w polu literackim, który może żyć bez tej hipotezy? Jak by on wyglądał? Tak, ja wiem, że jako reprezentacja oryginalnie z Poznania powinnam zacząć od odniesienia się do pana Piotra Śliwińskiego. No nie wiem, bo profesora, tak, bo nie wiem, bo z jednej strony ciśnie mi się na język takie powiedzenie, że jednak wszyscy tych kanonów potrzebujemy właśnie w takim, jak ty mówiłeś, kontekście, że kiedy one już są zdekonstruowane, jakoś odłożone na bok, natomiast nadal obecne z tyłu głowy, jako właśnie takie pole do wykonywania pewnych koniecznych gestów, które jakby zawsze w pisaniu jakoś są obecne, czyli właśnie parodiowaniu, trawestowaniu, jakimś negatywnym odniesieniu się, nie wiem, queerowaniu, kampowaniu, cokolwiek pod tymi pojęciami chcemy rozumieć. I wydaje mi się, że mimo, że jest to teza taka bardzo konserwatywna i na pewno wielokrotnie już powtarzana, to jest w tym pewna prawda właśnie ze względu na te takie różne operacje, na których się opiera pisanie w dużej mierze. Czyli, ale też wydaje mi się, że te operacje mogą być w bardzo różny sposób definiowane i to jakby czasem nawet w takich subtelnych rzeczach jak, nie wiem, Mateusz Żaboklicki piszący bardzo klasycznymi miarami wiersze. Gdzie jakby to trudno jakby nawet uchwycić jakieś na przykład negatywne nacechowanie tego gestu względem jakiegoś tam kanonu. Natomiast jest to pewien taki, no właśnie operacja, która napędza, czy jakby jest znaczeniotwórcza dla jakiegoś elementu jego twórczości. I pod tym względem wydaje mi się, że trudno jest jakby zostawić puste miejsce w kontekście właśnie takich gestów, które są w pisaniu no niemal konieczne, jakichś właśnie punktów zaczepienia. Ale no nie wiem, no to tak może na rozbujanie dyskusji. Myślę też teraz o na przykład Tomku Półce, nie? I tych jego gestach, a to w stronę Szymborskiej wykonywanych, a to właśnie remiksach. No wiadomo, że on w żaden kanon w takim naszym albo konserwatywnym, albo krytyczno-literackim znaczeniu raczej nie wierzył, a jednak jakby potrzebował czegoś, żeby wykonywać te swoje poetyckie destrukcje, nie? Przy czym trudniej jest kampować, dekonstruować czy w jakiś sposób obśmiewać kanon, który jest kanonem środowiskowym, a znacznie łatwiej Szymborską, czy kanon jakby mainstreamowo, nagrodowo instytucjonalny. No ja właśnie chciałem zapytać, jak już jesteśmy przy gestach, to chciałem was zapytać, jak to wygląda środowiskowo właśnie. Czy mamy jakieś gesty namaszczania jakby starszych kanonicznych, że tak powiem, poetów, którzy wybierają sobie tego swojego następcę i pasują go w jakimś stopniu. Wydaje mi się, że to jest dosyć rzadka zagrywka. Jeżeli jak już, to z reguły żona jest kojarzona po prostu z jakimś żartem. Po prostu nikt tego nie bierze na poważnie. A przypomina mi się sytuacja na przykład z naszej
naszej ostatniej premiery zakładu, kiedy przyjechał do nas Janicki i Biedrzycki i w pewnym momencie Janicki padł na kolana, oddając wielki pokłon, hołd Biedrzyckiemu. No i chciałem zapytać, czy znacie może podobne sytuacje, które wydarzyły się w waszych środowiskach albo na jakichś festiwalach? Dopowiem tylko, że funkcjonują stałe wycieczki do Supraśla, również w celach zakolegowania się z poetą Janickim. I ja też nie wiem, czy ten hołd Janickiego nie był na poważnie jednak, koniec końców, biorąc pod uwagę, że wśród tych poetów wymienianych, oddolnie kanonizowanych, MLB jednak chyba zająłby wyższe miejsce niż Szalamun, tak? Jak, przynajmniej z mojej perspektywy, ale może to widzicie inaczej, bo no, mamy dwie osoby z Krakowa, więc krakowskie środowisko pewnie widzi to zupełnie inaczej. Nie wiem, jak z perspektywy Warszawy to, a kiedyś Poznania, wygląda. Ja myślę, że w ogóle ciężko jest mówić o krakowskim środowisku, nie wspominając tej ryby. I no właśnie, ryba jako jakiś ośrodek kulturotwórczy, ryba jako punkt odniesienia, ryba jako ryba. Ostatnio Ryba prowadził spotkanie z Bianką Rolando i było to bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ jak pokazał bieg tego spotkania, było bardzo demokratyczne w tym sensie, że to spotkanie było właściwie prowadzone przez publiczność, przez osoby tam obecne. Ja byłam przed komputerem i zadałam jedno pytanie na czacie, które brzmiało: mam pytanie, czy ryba zada pytanie? Na co ryba się tak wkurzył i powiedział: o, jedno zadałem. No ale później jakby... Ja myślę, że ja to szanuję, nie? Po chwili przestał być zły i jakby to był na przykład hołd z mojej strony wobec ryby. Więc ja myślę, że jak najbardziej w Krakowie jest pewna obsesja, ale dopóki wszystkie strony się bawią dobrze, myślę, że jest okej. Bo jest to obsesja ryby. Jak najbardziej. Ja się w tym sensie zgodzę z Joanną, że wydaje mi się, że właśnie Kraków jest perfekcyjnym miejscem do obserwowania takich gestów. W tym sensie, że tam, gdzie się tworzą środowiska dosyć skonsolidowane i no, intensywnie z siebie czerpiące, tam są też tego typu gesty kanonizacyjne. I to nie jest jakby z mojej strony w żadnym sensie oceniające zdanie. Po prostu jeżeli są starsi poeci i młodsi poeci, oni funkcjonują jakby środowiskowo, kolektywnie, robią wspólnie rzeczy, wymieniają się radami, no to siłą rzeczy zaczynają w takim kluczu działać. I to jest jeden z tych elementów, który też działa na pozycję właśnie Miłosza Biedrzyckiego, który w obrębie Krakowskiej Szkoły Poezji też stanowi taki punkt odniesienia dla młodych poetów. Nie? Ale może to się zmieniło. To jest też pytanie do was, takie historyczno-literackie, chociaż dotyczące czasów, w których żyliśmy, bo mam wrażenie, że te kanony wyglądały kiedyś inaczej. To znaczy kiedyś były stoliki, do których wcale nie tak łatwo było się dosiąść. I jakby to nie była sytuacja spółdzielcza, o której teraz mówimy, w której wszyscy jesteśmy i próbujemy rzeczywiście jak Kropotkin dzielić się po prostu tym chlebem i z was jesteśmy i my chcemy być częścią was i odwrotnie. I zastanawiam się nad wykluczeniem z tego kanonu, bo jak trzeba być fajnym, utalentowanym i ile mieć siły i powiedzmy odwagi albo jakiejś takiej miękkości, nie wiem czego, czegoś tam, żeby być w waszych kanonach, w tych kanonach, które są właśnie cool, gdzie jest inteligentny Biedrzycki, który wie o co chodzi, gdzie jest fajny Mati, który zawsze zrobi coś sexy i po prostu fajna Joanna i tak dalej, prawda? Jakby zastanawiam się też nad tym, nad wykluczeniami z tych naszych kanonów, których pragniemy, do których aspirujemy albo którymi się cieszymy, nawet w tych naszych spółdzielniach. Ale myślę, że to działa na zasadzie właśnie wykluczeń z kanonów, bo mi się wydaje, że tak jak mówisz o tych stolikach, do których niełatwo się przysiadać, no i problem w tym, że zaprosiliście same osoby, które nie pamiętają tych czasów, nie? To znaczy jakby ja nigdy nie próbowałam się Świetlickiemu przesiąść do stolika. Poczekaj, ale nie, ale ja mówię, wiesz, dlatego kilka razy został odsadzony od stolika z kolei krakowskiego. No, tylko on się próbował przysiąść, ale nie zadziałało. Dlatego użyłam specjalnie słowa czy zbitki historioliteratury, bo to nie są rzeczy, to są rzeczy opisane. To jest część recepcji, część historioliteratury już. No tak, tylko wydaje mi się, że te praktyki, o których my teraz mówimy, nie, to funkcjonowanie w takich bardziej lub mniej kolektywnych przestrzeniach, ono wynika przede wszystkim z jakiejś wspólnej bazy, która bardzo często opiera się na
do pewnego stopnia wspólnych fascynacjach estetycznych i to dość doskonale widzimy właśnie na Iglicy Warszawskiej na przykład, tak? Młodo literackie pismo, które jest najbliżej jakby w historii ostatnich lat definicji grupy poetyckiej, nie? I w tym sensie jakby to się tworzy, nie znaczy, że nie ma poetów, którzy mają zupełnie osobne inspiracje, fascynacje i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy to działa na takiej zasadzie, że jakby właśnie Żabokliski bardzo by chciał do Iglicy, a chłopcy z Iglicy mówią mu sio, nie? Tylko to po prostu są różne wspólnoty na poziomie estetycznych fascynacji. Tak, a jeśli ja mogę na temat Iglicy jeszcze tylko dopowiedzieć, to też warto tam zaobserwować ten mechanizm, że tam jakby wielu tych poetów, którzy są jakoś powiedzmy no wzorcotwórczy bądź inspirujący dla tego młodego pokolenia, oni nie funkcjonują tam na zasadzie takich ukanonizowanych świętych, tylko po prostu występują tam, w pierwszym numerze pojawiła się bardzo długa lista poetów, którzy są jakoś tam właśnie tacy wzorcotwórczy, na przykład Rafał Wawrzyńczyk, który jakoś tam patronuje tej młodej grupie, tam publikował sam u nich wiersze, więc tak jakby tutaj też ta stratyfikacja hierarchii, jeśli chodzi o kanonizowanie, jest bardzo taka, mi się wydaje, jednak wypłaszczona, kolektywna. I chyba to wynika trochę też, nie wiem, z rozmiarów środowiska, że tak jakby nie ma potrzeby nikogo wynosić na górę, bądź też jakby nikt nie chce być wyniesiony na górę, tylko raczej dąży się do takiej właśnie, horyzontalności wszystkiego. Tak by było idealnie, ale inaczej niestety widzę środowisko i mam wrażenie, że są hierarchie, ale oczywiście jest o wiele, wiele lepiej niż w latach 90. pod tym względem. Wstyd być w hierarchii w każdym razie i jakby nikt nie chciałby ani tej hierarchii promować, ani budować, ani cieszyć się, że jest na jej szczycie. Myślę, że to już jest pewne osiągnięcie, dowartościowanie jakiejś takiej alternatywy. Ale a propos Iglicy, bo Iglica nazywała się Iglicą, czyli jest jednak jakby ta hierarchiczność gdzieś w domyśle. A nie tylko Rafał patronuje Iglicy, ale także Janicki, Dominik, czyli Cycgada. I to jest bezpośrednie, nie wiem, nawet nie chcę powiedzieć nawiązanie, bo mówimy o kanonach, jakby wariacja, skampowanie tamtego kanonu albo aberracja, nie jako coś negatywnego, tylko zjawisko. Prawda? I wydaje mi się, że w rozmowie o kanonie relacja pomiędzy Iglicą a Cycgada jest bardzo ciekawa. No, a z drugiej strony jednak musimy pamiętać, że to mały format zaczął przywracać środowisko Cycgada na takie krytyczno-literackie, nie powiem, że salony, ale jakby zainteresowanie młodego pokolenia, nie? Właśnie w takich gestach waszego czasopisma również, jako takiego, które w pewnym momencie przestało być chyba czasopismem bieżącym, reagującym, a stwierdziło, trochę powywracamy kanony, trochę wycofamy się historyczno-literacko, tak to przynajmniej pamiętam z rozmów jeszcze z pozostałą częścią redakcji, nie? Więc jakby też troszkę przywracaliście ten Cycgada i właściwie stworzyliście w tym sensie Iglicę jako dzieci Cycgada. Jak się z tym dzieci Cycgada. No właśnie, czy ja się mogę w imieniu całej redakcji przyznać do tego, że stworzyliśmy Iglicę pośrednio? Nie wiem, ja nie będę takich silnych deklaracji wygłaszać, natomiast tak, bo trzeba zaznaczyć, że mały format jakby nie jest reagujący, publikuje jakby ograniczoną ilość na przykład niepublikowanych tekstów, natomiast jakby nadal trzeba zaznaczyć, że u nas jakby też część poetów przed na przykład wydaniem książki puszcza jakiś zestaw wierszy. Natomiast raczej dużo, wydaje mi się, że wkładane jest pracy właśnie w takie cofanie się i wybieranie tego, co na przykład zostało zapomniane, nieprzyswojone, tylko też u nas to jest w dużej mierze również, jeśli chodzi o na przykład prozę zagraniczną, która nie została prozę czy poezję zagraniczną, która nie została odpowiednio przyswojona i musi dopiero być jakby tak na potrzeby gazety przetłumaczona i jakoś wprowadzona na przykład, więc to mi się wydaje chyba takim naszym największym jakby właśnie nie kanonotwórczym. Poza stworzeniem Iglicy. Tak, to tym się szczycimy na pewno. Chłopaki się obrażył. Dzień smutny. To w takim razie zadam pytanie. Ono dotyczy zmiany technologicznej i tego, ono też jest historyczno-literackie. Czy waszym zdaniem jakby ta zmiana technologiczna, globalizacja i internet, jak one wpłynęły na kanony?
Mam na myśli to właśnie płaszczyznowe rozmnożenie się różnych kanonów i płaszczyznowe funkcjonowanie ich równolegle, bez już nawet konfliktów, konfrontacji. Jak to widzicie? Czy ta zmiana technologiczna, w jaki sposób ona wpłynęła na pączkowanie kanonów lub w ogóle te kanony, powiedzmy, narodowe, katolickie, te, gdzie te wartości narodowe są, jakby te najbardziej państwowe i polityczne? Moim zdaniem zmiana technologiczna przede wszystkim wpłynęła w ten sposób, że jest łatwiej. Jest łatwiej wydać czasopismo, jest to tańsze, można to zrobić za pomocą zbierania takich zasobów jak dobre chęci i energia. W związku z czym tańsze, bardziej dostępne, łatwiejsze do wykonania, w związku z czym no, rozszerza się to środowisko, mamy więcej projektów, mamy projekty, które są wobec siebie jakoś tam komplementarne. To znaczy wydaje mi się, że jak spojrzymy na przykład na Stonera Polskiego i na content, to zobaczymy, że wykonujemy zbliżone, ale jednak jakoś tam znacząco się różniące i komplementarne właśnie, przepraszam za powtórzenie, funkcje, w tym sensie, że Stoner Polski jest doskonałym miejscem też do debiutu na przykład, do takich pierwszych publikacji. Bardzo dużo różnych estetyk, które tak jak Joanna mówiła, mogą być marginalizowane w innych miejscach, mieści się tam. My z kolei zapewniamy ten element komentarza krytyczno-literackiego, który oczywiście sprawia, że nasze sito jest trochę gęstsze, bo opublikowanie każdego tekstu niesie ze sobą więcej pracy, zamówienia komentarza, etc. Natomiast co do zasady umożliwia też niekiedy autorom uzyskanie, nie wiem, pierwszego w życiu komentarza krytyczno-literackiego do swoich tekstów i tak dalej. I te różne projekty uzupełniające się wzajemnie są możliwe do mimo wszystko niskim nakładem sił wydawania. No i to jest chyba podstawowa różnica, która się wydarzyła. Tak, i to jest to jeszcze mój komentarz, bo to jest ważne, co powiedziałaś. To oczywiście odnosi się bezpośrednio do pytania o tę zmianę technologiczną, bo jakby content cyfrowy jest przecież... Jakby wszystkie pisma, o których tutaj rozmawiamy, są pismami cyfrowymi, mimo tego, że wydają czasem swoje papierowe wcielenia. I was też prosiłabym o odpowiedź na to pytanie, o mnożenie się, jakby rozlanie kanonów po zmianie technologicznej. Tak, no właściwie. Od razu pytanie, czy inną nazwą tego wówczas nie staje się bańka troszeczkę, nie? Taka jakby środowiskowa, tylko że już nie przy stoliku, tylko wokół, nie wiem, czasopisma, Facebooka, komentarzy dookoła i tyle. Nie? Ale przynajmniej nie geograficzna, prawda? Przynajmniej... No, żeby nie powtarzać tego, co powiedziała Zuza, to też powiem, że wydaje mi się, że taką dużą zmianą w robieniu czasopisma jest po prostu to, że nikogo nie trzeba prosić o pozwolenie na robienie tego. Nie trzeba nikogo przekonywać, można po prostu usiąść i gdzieś tam postawić tę stronę, później na przykład zostawić ją na rok jak Stoner Polski, żeby nie działała, już działa. Natomiast też sobie myślę o autorach i o jakichś takich projektach, wiecie, ciężko mi sobie wyobrazić to, co robili chłopaki w nowej fazie, żeby po prostu ktoś przyszedł do czasopisma drukowanego i koniecznie od razu została wydrukowana cała seria, wiecie, Suchwiejczuków i innych po prostu form, gdzie nawet samo nazwisko i nie do końca wiadomo, kto jest autorem albo ilu ich jest i że oni nie są tym autorem, ani nimi dwoma, tylko właśnie jakąś formą pośrednią. Nikogo nie trzeba przekonywać, można to po prostu w jakiś sposób przekonująco zrobić samemu. No a na przykład, jeżeli właśnie chodzi o sam próg wejścia, o gdzieś tam jakiegoś debiutu, ja myślę, że również content może być bardzo dobrym miejscem na jakiś debiut, o ile już coś tam zacznie się robić i zostanie się poproszonym o komentarz na przykład, to jest świetne miejsce. No tak, ale też to, że po prostu na skrzynkę mailową może przyjść rzecz, którą Paweł Harlander przeczyta i mówi, zajebiste, chciałbym wiedzieć, kto to napisał. To jest po prostu coś pięknego. No i rzeczywiście to jest, inaczej tworzy się literatura czy historia literatury, bo w naszej rodzimej redakcji Odry wystarczyło, że wpadł jakiś maszynopis za szafkę i znajdował się na przykład 10 lat temu. Okazywało się, że poet jest już bardzo znany
i chciałoby się opublikować jego wiersze. Także to były też takie przypadki, było ich sporo, bo te hałdy były naprawdę potężne. I nadal zresztą są, chociaż Odra też jest oczywiście już scyfryzowana. Basiu, a ty, czy mogłabyś no, też odpowiedzieć? Ja w kwestii tej jakby zmiany, jeśli chodzi o zmianę technologiczną, to na pewno wydaje mi się ważne właśnie, no jakby reasumując to, co moje poprzedniczki powiedziały, jeśli chodzi na przykład o zupełny brak potrzeby przejmowania się materialnym nośnikiem, który no jest jakby wiadomo kosztowny, no na przykład umożliwia coś takiego, że mały format, który no ostatecznie bardzo dużo miejsca poświęca również na przykład no, znaczy krytyce społecznej, która jest no, jestem przekonana, że jest to jakby bardziej poczytna rzecz niż na przykład publikowanie poezji, natomiast może sobie pozwolić na przykład wrzucenie między to zestawu niepublikowanych wierszy jakiegoś poety, poetki, osoby poetyckiej, zupełnie bez potrzeby martwienia się na przykład, czy to jest dobrze wykorzystana szpalta papieru. No co jakby też mi się wydaje, że tworzy no właśnie taki wspaniały małoformatowy miks, czyli jakby dla każdego coś miłego i po prostu to, że pismo, którego profil jest jakby no właśnie taki, nie? Oczywiście, że on jest jakby politycznie dość mocno jakby ustawiony, natomiast można dostać właśnie krytykę społeczną, tekst, nie wiem, o jakiś na przykład komentarz do książki bardziej ekonomiczno-polityczno-społecznej, a do tego na przykład zestaw wierszy i że to jest coś całkiem unikatowego i właśnie ten brak potrzeby martwienia się o nośnik materialny coś takiego umożliwia w dużej mierze. A też pomyślałam, że to, co mówisz, też składa się z tym, że przecież wszyscy chyba prowadzimy jakiejś formy aktualników i że można pozostać w jakimś większym kontakcie z tym, co się dzieje teraz. I to jest na pewno duży plus tego porzucenia nośnika materialnego. I rzeczywiście, przepraszam, to też jest bardzo ważne, że jakby redakcje rzeczywiście nie chcą tworzyć dystynkcji. To znaczy nie ma budowania prestiżu i budowania jakby siły i zawłaszczania pola przez to, że nie będziemy przyjmować i przyjmiemy po prostu jeden tekst albo konkretne trzy teksty poetów, którzy są mocno hajpowani w tej chwili, prawda? I to rzeczywiście to jest zmiana i to jest jakby nieantypatyczne budowanie wspólnoty w opozycji do przemocowego budowania wykluczającego. To jest super, super inkluzywne. Jeśli mogę, to jeszcze do tej zmiany technologicznej dodałabym taką ogólniejszą refleksję związaną z tym, że zastanawiam się tak ogólnie, na ile przeniesienie krytyki poetyckiej głównie do internetu wpłynęło na to, że produkuje się znacznie więcej długich recenzji, długich tekstów krytyczno-literackich, bo możemy sobie na to pozwolić i preferujemy wnikliwe, sensowne, dłuższe formy omówień książkowych. Z przypisami. Niektóre pisma nie uznają przypisów. Z tego co wiem, w dwutygodniku na przykład nie wolno robić przypisów, ale u nas można jak najbardziej. Zastanawiam się, czy to nie jest w ogóle ogólna tendencja, która się trochę rozszerza, to znaczy fakt, że mamy coraz mniej recenzji poetyckich, które mają, nie wiem, 5-6 tysięcy znaków, takich krótkich omówień, a częściej preferujemy i więcej tworzy się tych omówień. Co jest super paradoksalne, bo pamiętamy wszyscy, kiedy w latach 90. mówiło się, że internet zabije długą lekturę i że tam tylko trzeba publikować krótkie treści, najlepiej fleszowe i kolorowe, prawda? A tutaj nagle okazuje się, że tak się przyzwyczailiśmy do lektur tekstów naukowych na przykład, albo niedostępnych książek, kiedy korzystamy z dóbr wspólnych, że jesteśmy w stanie czytać swobodnie długie teksty. A po prostu też nie ma tego noża redakcyjnego, który mówi, że to się nie zmieści na przewidzianym przez redakcję fragmencie papieru, więc... No. No i w końcu można wklejać linki do YouTube'a, nie? I to jest coś pięknego. Albo można właśnie tymi hiperlinkami naprawdę pojechać ostro. Albo można właśnie zrobić no, bardzo dziwne rzeczy, bo drukowanie internetu jest głupie, uważam. Więc jakby sfera memiczna również jak najbardziej może zaistnieć na kartach bardzo poważnego tekstu krytycznego. Kamil? No słuchajcie, ja powiem wam tak, że kończy nam się powoli czas w zasadzie. I będziemy musieli tak nieco przybijać do brzegu w zasadzie. Ja mam czym chcesz przybić do tego brzegu? Ja mam przygotowany taki quiz, który moglibyśmy sobie zaraz tak na szybciutko przeprowadzić. Myślę, że zdążymy, jak ktoś to nas wytnął. To jest tak, fałszywe etymologie kanonu. Kanon z kanonady, kanonierki, kanonicy. Generalnie quiz polega na tym, że wybieracie jeden z wariantów, który zaraz wam podam i odpowiadacie na pytanie. Tak, do wyboru są
kanonowe kanu, kanabizowanie kanonu, kanonowa kanonada i camping. Kanalizowanie. Kanabizowanie wybierasz? Dobrze, okej. Okay. Jest... Kanalizowanie, ale kanabizowanie też. Obie kanabizowanie, opcje są dobrze, super. Dobrze, dobra. Podpisuję się pod obiema. To jest tak, kanabizowanie kanonu. Znaleźć się tu to zaszczyt, o którym nie śniły największe zjarusy. Kryterium przydziału jest dosyć proste. Nie wiem, czy chcesz, żebym wyjaśniał, ale... tak, no chodzi o to, żeby wskazać największe stężenie właśnie fazy w tekście poetyckim. No i prosiłbym cię o wskazanie trzech takich kanabisowych guru poezji. No teraz widzę, że się wydwałam, bo to nie była odpowiedź przyszykowana pod moją redakcję. Więc aha, może pomoże. Ale jeszcze... Słuchaj, no. Pod stoner. Nie no, ja myślę, że to właśnie bardzo fajnie usłyszeć od ciebie, jacy poeci mogą być... No to w gruncie rzeczy mogę, no bo jest ten punkt wspólny wielkiego krakowskiego guru kanabisowej poezji polskiej, który łączy content i stonera polskiego, czyli Patryk Kosenda. Zdecydowanie wysoko go stawiam. Pozdrawiamy Patryka. Pozdrawiamy Patryka. Chorą nóżkę. Myślę swoją drogą, że Mati też by się nie obraził i Matiego Górniaka też możemy z tego miejsca pozdrowić i także umieścić go w tym zestawieniu. A trzecią postacią... Ale Zuzanna, uznałabyś ich już za guru kanabisowej poezji? Oj, czy tak, właśnie... zdecydowanie. Aha, czyli już mają ten status. Tak, już nie tak, będzie. Tak, nie? Tak. Nie, jakby są bardzo wysoko. Nie wiem, muszę się zastanowić. Anna, jakiś pomysł na trzecią osobę może? No prosto, Harlenderem, no. No Paweł, oczywiście. Paweł niech też idzie, tak. Bardzo dużo Krakowa. No najwyraźniej Kraków jest stolicą kanabisowego kanonu. Bardzo młodo, nie? Wygląda jakbyśmy kanabisowy kanon odkryli wraz z generacją 2000+. Nie? No dobrze, no to może teraz... Właśnie... A powtórzysz, jakie tak, tak. Robicie? Zostało kanonowe kanu, kanonowa kanonada i camping. To ja kanonadę poproszę. Kanonada, okej. Okay, no to tak. To the front. Kanonada. Aha, tak. Andrzej Sosnowski pisał o czterech kanonierkach, więc zgodnie z tym. Ilu masztowcem jesteś? Ile masz armat na pokładzie jako redaktorka pisma literackiego? Powiem jeszcze tyle, że armaty możesz sobie tłumaczyć albo jako osobę w redakcji, albo jakąś siłę przebicia. Jakbyś miała określić właśnie tą moc. Możesz sobie też zupełnie inaczej tłumaczyć tak, armat. Tak, tak, tak. No. Bo nie wiem, ile armat mieć, to jest takie jeszcze nie obcy, że ile jest za mało armat, a ile jest potrzebnych armat. To jest bardzo dobre pytanie. To w pewnie ogóle. Też zależy od tego, ile ma się tak. Masztów przede wszystkim. No dobrze, no to załóżmy, że... Jesteś, jako mały format jesteście ilu masztowcem? Tak, no jako mały format, żebym nikogo nie pominęła, bo będę wyklęta. No jesteśmy sześciomasztowcem, jeśli dobrze liczę. No to siła rażenia w tym momencie to powinna być. To 6 razy 3, ja bym tak powiedziała, że na każdego po 3 armatki. Po 3 armatki? No. Ładnie. Mimo, że mały, ale z dużą siłą rażenia. Tak bym powiedziała. Ale zwrotny. Dobrze, to teraz Joanna może. Słuchaj, zostało kanonowe kanu i camping. 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 Czemu nikt nie chce kanu wybrać? Bo wszyscy będą potem musieli na kanu, bo tak się umówiliśmy. A, właśnie. Fajnie, fajnie. Okej, camping, no czyli ostrzeliwanie się z ukrytych pozycji, tak zwane zza krzoka. I tak, no kto według ciebie campi w najlepszym stylu, to może być też związane z obrzucaniem się największą dawką shitpostingu jakiegoś. Chodzi mi trochę o konta fikcyjne, trochę o autorów, autorki, którzy funkcjonują... pod swoim nazwiskiem, ale zachowują się często jak konta fikcyjne, powiedzmy. No, tak. Kto campi? Na pewno mocno jest taki profil Holipka Huls, nie wiem, czy znacie. Tak zwany właśnie Patryk Kosenda tam robi rzeczy. A na drugim i trzecim miejscu chciałam tutaj powiedzieć o profilu, o działalności w ogóle jako człowieka Filipa Matwiejczuka, który na przykład kampuje mrągowianina, bo on na przykład robi coś takiego, że wychodzi na Instagram, wychodzi na swój balkon i krzyczy mrągowo i robi to po prostu przez 15 minut i to jest coś wspaniałego. Ja bardzo polecam obserwować Filipa na Instagramie. Nie jestem w stanie po prostu oprzeć się temu.
Róże Glon to jest bardzo kampowy tytuł książki poetyckiej. No, słuchajcie, zostało nam kanonowe kanu, ale to może już wspólnie postaramy się to załatwić tą sprawę. Tak więc kanonowe kanu to będzie tak. Największą frajdę sprawia dzieciom. Generalnie miejsce starcza na 2-3 osoby, czasem 4, to zależy od rozmiarów w sumie. Można używać wioseł, dwóch wioseł jednocześnie, ale ostatecznie kończy się tak, że nikt nie wiosłuje albo wiosłuje ten, co jest z przodu, reszta się opieprza. Kanu jest mocno wywrotowe, osiąga fajne prędkości na spływach, ale z reguły starcza na, nie wiem, raz, dwa razy i w sumie szybko się rozpada. No i kogo byśmy wsadzili do takiego kanu? Jakbyśmy mieli je teraz spuścić odrą i zrobić z tego jak Marzannę, fetę. No tak. Do widzenia. Kogo wysyłacie daleko stąd? Ja myślę, że ja bym wsadziła do kanu Konrada Górę, bo wiem, że poradzi sobie niezależnie od tego, do jakiego brzegu przybije, jakby zbuduje tam nowe miasto, założy religię. Tak, wiecie. Upichci coś dobrego nic od razu. Nic złego się nie wydarzy, ja z liści. Ufam. Tak. Dobrze, Konrad będzie chyba tym niewiosłującym, tak mi się wydaje. On po prostu podda się nurtowi. Tak. Trafi tam, gdzie trzeba. A no, w takim razie do Konrada ktoś, kto jednak pomógłby temu kanu płynąć, troszeczkę by podwiosłował. Macie może pomysł, kto by to mógł być? Ja nie rozumiem, to znaczy, to są osoby, które chcemy, żeby typowy sobie kontekst. Popłynęły. Nie, no to są osoby, żeby tutaj nie było ich. Ja odwróciła to w bardzo sprytny sposób. Nie, no to żeby nie robić cancelingu. Nie, no to są osoby, które chcemy w sensie włożyć do takiego jednego kanonu kanonowego, które po prostu ma fajną prędkość, ale ma fajną perspektywę, jest naprawdę, wiesz, dobrze rozpędzoną łodzią, ale ostatecznie no, to jest jeden strzał i tyle, nie? Ale to jesteście okrutni zadając takie pytanie, co my mamy powiedzieć? No, znaczy ja wiem, czy mogę odpowiedzieć, jeśli będę wierzyć, że tam gdzieś jest jednak taka fajna wyspa, gdzie z Konradem Górą je się dobry obiad z liści, to jest, tak. Jest wyspa, jest. To nazywa tak. Się niebo. No nie. To i tak jest to mniej okrutne pytanie, bo chcieliśmy was zapytać o poetyckie kapiszony i jednostrzałowce, więc kanu jest bezpieczniejszym pytaniem. Znaczy to w tym sensie jakby tych jednych mocnych uderzeń, które były i odpłynęły, no to myślę, że nawet nie tyle możemy to postulować, co my to obserwujemy, nie? To znaczy jakby pojawiają się teraz na jakiś czas, nie? Mocne debiuty, które już potem milkną, nie wiemy nic więcej, nic się nie dzieje. Szymon domagała Jakuć, nie? No cokolwiek. To są takie sytuacje, ale to raczej nie mam debiutantów, których chcę wrzucić do tego kajaku. Po prostu widzę, że tacy debiutanci są na przykład, tak. No to wydaje mi się, że to jest dobry trop, nie? Też w zasadzie, wiesz, osoby, które właśnie płynęły sobie tym kanu i no kurczę, no gdzie dopłynęły, gdzie zawędrowały, to do końca nie wiadomo, prawda? Przy czym każdy chce raz na jakiś czas wsiąść w takie kanu i odpłynąć. Każdy chce czasem wsiąść do łodzi, tak, żeby tam był Konrad jeszcze, nie? No dobrze, to co? To jest ten moment, przy którym prosili nas organizatorzy spotkania, żebyśmy zadali pytanie o pytania z publiczności. I widzę łapkę w górze. To jest łapka w górze pana Pawła, a pan Jakub biegnie z mikrofonem do pana Pawła. Dzień dobry, Paweł z Wrocławia. Pogubiłem się pod koniec tej dyskusji, więc chciałbym wrócić do wątku trochę na początku, tego dotyczącego relacji między kanonem i rynkiem. Bardzo mi się podobało to, co zwłaszcza Zuza i Basia miały do powiedzenia. Chciałbym to jakoś pociągnąć. Stawiając tezę, chyba wydaje mi się, odwrotną do tej, którą postawiła Agnieszka, to znaczy, że perspektywa kanonu i perspektywa rynku są zasadniczo sprzeczne, w sensie alternatywne wobec siebie. Kanon działa na tej zasadzie, że bierzemy sobie jakąś tożsamość, jakkolwiek dużą albo małą, i mówimy, że pewne dzieła są dla tej tożsamości ważne ze względu na to, co w nich jest. Nie będą, nie wiem, mówić o męstwie narodu, albo wzywać do powstania, albo coś takiego. Natomiast rynek mówi o tym, co się dobrze sprzedaje. I nie obchodzi go, co w tych książkach jest, albo precyzyjniej obchodzi o tyle, o ile to powoduje, że się dobrze bądź źle sprzedają. No więc mamy dwie po prostu zasadniczo różne perspektywy. I poezja jest w takim dziwnym miejscu w tej chwili, że jest, powiedzmy, funkcjonuje na zasadzie pola ograniczonej produkcji, albo jest sobie taką niszą doklejoną trochę do rynku, która nie jest od niego zupełnie niezależna, ale może sobie pozwolić ciągle na rządzenie się jakimiś swoimi prawami gdzieś tam wewnętrznie, głosy eksperckie, jakieś nagrody i tak dalej. I
Pytanie brzmiałoby tak, czy nie jest tak, że rozmawiamy o, ciągle wracamy do kategorii kanonu, po prostu ze względu na to, że polska poezja współczesna nie za bardzo sproblematyzowała, nie za bardzo przemyślała kwestię swojej relacji do rynku. I że tak naprawdę pytanie o kanon, czy jest, czy powinien być i tak dalej, to są wszystko pytania wynikające z tego, że uciekamy od ważniejszej dyskusji, czyli od dyskusji o relacji wiersza do rynku. Nie? Kanon jest trochę rzeczą, której trudno bronić. Bardziej warto, wydaje mi się, zauważyć, że po prostu nie wiemy więcej, co znaczy. Zastanowić się, dlaczego nie wiemy więcej, co nie wiemy już dzisiaj, co znaczy. Nie wiemy, co dzisiaj znaczy ze względu na to, że nie sproblematyzowaliśmy relacji do rynku. I to o nim warto rozmawiać. To jest tutaj faktyczny temat, będący jakby odwrotnością dyskusji o kanonie. Tak, tak, dziękuję. Ja właśnie starałam się zacząć od tego. Też miałam wrażenie, że to jest bardzo ważne. Ja szukałem pytania w pytaniu Pawła z Wrocławia, ale tak sobie myślę, czy rzeczywiście sądzicie, że to są przeciwstawne zjawiska, kanon i rynek, czy nie ma czegoś takiego jak kanon mainstreamowy na przykład? W przeciwieństwie do prawicowego i lewicowego, nie wiem, lewicowego emancypacyjnego, prawicowego, konserwatywnego, opartego na jakiejś tożsamości, wspólnocie narodowej, taki rynkowy, który mówi ci, co są łatwi, modni i... Jakiś taki ogólny konsensus. Przepraszam, czy to jest sprzeczność? W sensie, czy... Nie wiem. To są opozycyjne głosy? To jest pytanie do naszych gości. Znaczy, no, wydaje mi się, że mieliśmy do czynienia już w refleksji krytyczno-literackiej po 89 z próbami łączenia tych, czy problematyzowania, czy uzgadniania kanonu z rynkiem, choć żeby daleko nie szukać, to kiedy Jarzębski w Apetycie na przemianę podsumowywał te koncepcje kanonu, to mówił tam o tym kanonie jako supermarkecie kultury, w którym możemy wejść i sobie wybierać spółeczek, co chcemy. No ale oczywiście się zgodzę z Pawłem, że w tym sensie to są zasadniczo różne od siebie kategorie, że... Że kanon oparty jest na wspólnocie wartości, często podpartej kategorią tożsamościową. Tak? No i jakby nasze uciekanie od definiowania kanonu trochę wynika z tego, że nie chcemy zdefiniować wspólnoty wartości i tożsamości, bo kanon zasadniczo domyślnie nam bazuje na kategorii narodowej, a my bardzo nie chcemy dzisiaj myśleć o kanonie narodowym i próbujemy go obchodzić i obwąchiwać z różnych stron. Z drugiej strony ja nie wiem, czy naprawdę nasza rozmowa o kanonie wynika z tego, że uciekamy od dyskusji o rynku, to znaczy to faktycznie są dwie różne rozmowy, natomiast ta rozmowa o kanonie chyba cały czas ma prawo wracać, to znaczy to jest temat, który ze względu na jakąś taką konieczną funkcję komunikacyjną będzie nas trapił, niezależnie od tych kategorii rynkowych. Ja myślę, że nie definiowaliśmy kanonu, bo to już któryś raz wraca, jakby to jednak była jakaś przewina albo jakiś unik, ale to wynika z tego, że musielibyśmy zdefiniować wiele kanonów i to jakby na różne sposoby, biorąc pod uwagę różne rzeczy. Znaczy kanony w obszarze społecznym, kanony wartościowane czy stwarzane właśnie przez głosy krytyczne, kanony oddolne, kanony queerowe, kanony mainstreamowe, kanony awangardowe, kanony środowiskowe, prawda? Jakby w innym obiegu funkcjonuje na przykład i w innym kanonie, powiedzmy, Jarosław Mikołajewski, autor nagradzany, funkcjonujący w środowisku literackim, w zupełnie innym kanonie, w zupełnie innym środowisku, w zupełnie innych poetykach, niż na przykład Janicki, prawda? Piotr Janicki. Dlatego ja myślę, że gdybyśmy chcieli to solidnie przygotować na początek, to by nam zajęło tę godzinę co najmniej. Tak byśmy się posługiwali uproszczeniami i skrótami. Pytanie, czy my też nie popełniamy pewnego błędu, utożsamiając kanon z obiegiem. Nie, to znaczy, czy faktycznie powinniśmy mówić i utożsamiając kanon z hierarchią. Jak zaczynamy w to wchodzić, naprawdę zaraz się rozbijemy, bo po prostu to trzeba by... Jeszcze tak, zaraz będziemy się zastanawiać, kto jak ten kanon zdefiniował, bo tych definicji już w obiegu historyczno-literackim jest dużo i one się od siebie różnią. A tego nie chcieliśmy robić, nie? Chcieliśmy od tego uciekać. Dobra, wracamy do kwestii pytań jeszcze, poza pytaniem Pawła z Wrocławia. Pytanie Waldek z Wrocławia. Ja bym chciał jednak do tego kanonu nawiązać jeszcze, jak definiowania go. Bo pojawiło się tutaj nazwisko Mateusza Górniaka na początku i się zastanawiam, w którym momencie dla was, Agnieszko, może bardziej dla ciebie, kończy się popularność i zaczyna się kanon, bo Mateusz Górniak jest autorem jednej książki, na drugą w tym roku czekamy, w filtrach się ukaże. I czy to nie jest jeszcze czasem za mało,
żeby mówić o kimś, że jest autorem kanonicznym, to raz. A druga rzecz, jeżeli chodzi o to urynkowienie, o które też Paweł zahaczył, znacie przykład poetki, poety w tym kraju, który został urynkowiony, została urynkowiona i została potraktowana jak... Tak. Ty uznałeś przykład przedmiotu. Myślę, że wszyscy znamy, ale chyba nie będziemy... Na przykład. No po śmierci, tak, ale tu mamy takich piątkę, tak? Wy mieliście dzisiaj rozmawiać o trochę współcześniejszych kanonach. Nie, dużo są też współcześniejsi, ale chyba nikt... To może do tego pierwszego pytania o popularność kanon i autora jednej książki. Myśmy też się nad tym zastanawiali. Wydaje mi się, że ten, że jakby kanon funkcjonuje w czasie oczywiście i pytanie, które jest pytaniem pomocniczym w tym momencie, jakby ile czasu musi upłynąć, ile pokoleń się zmienić, żeby kanon został uznany jako coś, co zostało już usankcjonowane, jest odporne na czas, prawda? Jakby, ale dlatego... Dlatego hierarchia, kanon, popularność, kanony środowiskowe, to wszystko są rzeczy, które możemy odmieniać przez wszystkie przypadki i trudno nam bez tych definicji w tej chwili bardzo precyzyjnych o nich opowiedzieć. Natomiast są oczywiście autorzy tacy, którzy napisali dwie książki na przykład w historii literatury i były to książki wybitne. I to są postacie kanoniczne. Także myślę, że to nie jest ilościowe, tylko jakościowe raczej. A Górniak, oprócz tego, że napisał tę jedną książkę, to jest także w tej chwili bardzo znaczącym dramaturgiem w Polsce. Więc ta jego pozycja jest też związana z tym w polu. Czy jeszcze jakieś pytania? Skoro ja animuję pytania, nie wiem, czy może redaktorki chcą odpowiedzieć również na Waldkowi z Wrocławia na to pytanie, mimo że było ono wymierzone do Agnieszki. Ja bym chyba tylko dodała to, że nam się zrównuje tutaj w tej dyskusji albo zbliża popularność z kanonem chyba dlatego, że skoro wychodzimy od dyskusji o pismach młodoliterackich i o stosunku do kanonu, to pytaliście sami o te na przykład estetyki, które promujemy. To szersze rozumienie kanonu pod kątem jakby promowanych czy postulowanych takich kierunków estetycznych i tak dalej. I myślę, że Górniak jest tutaj w tej dyskusji jakimś rodzajem metonimii, prawda? I dlatego on zafunkcjonował. Znaczy, to nie jest do końca tak, że my tutaj postulujemy uznanie Mateusza Górniaka za postać kanoniczną w literaturze polskiej. To jest bardzo dobry moment. Nie wiem, czy minutą ciszy to należy... Oklaski dla Górniaka proponuję. No i to jest właśnie ten gest namaszczenia, nie? I to były te oklaski, które powinny nam zamknąć, no bo co innego możemy zrobić? No przecież nie dla nas, tylko dla Górniaka, nie? Nie dla naszych tutaj panelistek, tylko dla Matiego. Dobrze, kanonizowaliśmy właśnie jednego pisarza, trochę przez przypadek, mam wrażenie, ale niech będzie. Czy jeszcze jakieś pytania poza Waldkiem z Wrocławia i Pawłem z Wrocławia? Mam pytanie dotyczące eksperymentu. Odnoszę wrażenie, że postmodernizm rozsadził tą definicję, a na spotkaniu z Jerzym Franczakiem Agnieszka mówiłaś, że udało nam się przekroczyć postmodernizm. I teraz moje pytanie dotyczy tego, czym po przekroczeniu tego postmodernizmu ten eksperyment jest? I ja mam jakąś intuicję, czym on jest, ale jak zmieścić go w kanonie? To jest świetne pytanie do was. Wydaje mi się, że ja myślę sobie o tym w kategorii jakichś takich zjawisk choćby metamodernistycznych. I mam tutaj na myśli właśnie jakąś nową wrażliwość i takie eksperymenty, które na przykład często mówią o przegrywaniu. I tutaj właśnie ciągle kołacze mi się właśnie też choćby to, co robi w zakresie poezji Filip Matwiejczuk, który albo pisze o kurach, albo ostatnio parę dni temu rozmawiałam o książce, która nazywa się Doomer Wave, Miszy Sagi. I tam jest bardzo wyraźny motyw takiej pogodnej rezygnacji wobec kapitalizmu. I wydaje mi się, że są eksperymenty, które właśnie w tej wrażliwości, powiedzmy, metamodernistycznej, która właśnie bardzo mocno odchodzi już od postmodernizmu, są obecne. Więc ja to tak widzę. No nie, czy ja mogę coś dodać? No ja bym tylko powiedziała, że może jakby, no nie wiem, ja jakby sama kategoria eksperymentu jest o tyle problematyczna, że jakby dowartościowuje jakieś przekraczanie bądź jakieś takie
nie wiem, takie ślepe strzelanie w jakiś obszar, w którym dotychczas nie byliśmy jakby dla tego samego jako wartości samej w sobie. Ja bym bardziej powiedziała, że ja widzę taki jakby możliwy eksperyment jako po prostu no, szukanie odpowiedniego formy języka, narzędzi do mówienia o rzeczywistości w bardziej jakiś, nie wiem, odpowiadający sposób bądź, no nie wiem, no ewentualnie rozciągający wyobraźnię na pomyślenie jakichś innych rzeczy, gdzie tutaj jakby ten eksperyment jest no po prostu narzędziem, tam formą tak no jakby po prostu sposobem znaczenia, a niekoniecznie jakimś takim ślepym strzałem w nieznane, który ma być wartością samą w sobie, tak bym powiedziała. Tak, ja się chyba zgodzę z Basią w tym sensie, że widzę możliwość eksperymentu, nie widzę konieczności eksperymentu. A możliwość eksperymentu chyba opiera się najczęściej na praktykach takich eklektycznych, to znaczy na wyszukiwaniu form konwencji, możliwości i dopasowywaniu ich do celu, do tego, co się próbuje zrobić. I to nie zawsze musi być bardzo spektakularny wizualnie eksperyment. Czasami może się odbywać na poziomie, nie wiem, przesunięć syntaktycznych i to też bywają bardzo ciekawe eksperymenty, które cały czas jakby funkcjonują i możemy z nimi obcować. Patrzę, czy jeszcze gdzieś mikrofon powędrował? Chyba nie i to jest rzeczywiście ten moment, kiedy powinniśmy zamykać. Także bardzo dziękujemy Państwu, bardzo dziękujemy naszym gościniom i zapraszamy po krótkiej przerwie na kolejne spotkanie. Maciej Robert i Tomas Węclowa porozmawiają bardzo poważnie o poważnych sprawach. Dziękujemy Zuzanna Sala, Barbara Rojek, Joanna Łępicka i redakcja zakładu w okrojonym składzie.